Witajcie moi drodzy, po krótkiej przerwie, prawda? Niektórzy już się stęsknili, pytają gdzie jest odcinek. No i proszę bardzo, jesteśmy dzisiaj przy wrzosie, tak jak w tytule filmu, jak go posadzić. Zobaczcie, mamy tutaj naszą roślinkę do posadzenia. Calluna vulgaris w języku łacińskim, pięknie się prezentującą. Teraz jest wrzesień, najlepszy miesiąc na sadzenie tych roślin. Ja za nimi, powiem szczerze, nie przepadam, ale ponieważ wszyscy wkoło je sadzą, jest taki boom na wrzosy, więc ja też pomyślałem, no, skoro wszyscy sadzą, to ja też. Poczytałem trochę w internecie, jak to robić i przechodzimy teraz do konkretów. Wykopaliśmy taki tutaj rowek, prawda, mniej więcej 40 cm, może 30 tu jest tak. I co tu jest ważne? Ważne w tym podłożu, aby było kwaśne, czyli odczyn gleby mniej więcej 3 do 4,5 pH. Tak mniej więcej, najlepiej jakieś 4, trochę mniej jak w borówce, trochę bardziej zasadowa, ale dalej kwaśna to jest gleba. I ważne, żeby to był piach, czyli co, jak to zrobić? Piach i kwaśny, coś nie tak, prawda? Najlepiej jest mieszanina torfu, takiego co do borówki, lub torfu po prostu kwaśnego z piaskiem. Ja już takie coś przygotowałem. I teraz tak, ponieważ wrzosy, trzeba wam wiedzieć, że nie lubią przemoczenia, także sadząc, pamiętajcie o podłożu, aby było tam troszkę od odwodnienia, czyli tak zwanego drenażu. Ja na drenaż wybieram sobie keramzyt. Jest on bardzo dobrym wyborem, myślę, jako taki drenaż, ponieważ on jest naturalny praktycznie i dobrze odprowadza wodę. Tam troszkę wcześniej też dałem tego keramzytu, więc myślę, że drenaż jest zrobiony. I co, zasypujemy teraz troszkę tej mieszaniny w ten sposób i sadzimy, zobaczcie. I co tu wychodzi, że jest troszkę za płytko. Dosypujemy resztę tej mieszaniny. Śmiało. O. I patrzymy na wysokość. Mniej więcej jeszcze troszkę można by było. To nic, można dać tej kory sosnowej, ponieważ ona też zakwasi tą glebę. O, jeszcze jest trochę za wysoko. O, na taką mniej więcej wysokość, co rosła w donicy, nawet troszkę może wystawać, to nic nie będzie szkodziło. O, w ten sposób. I teraz tym piaskiem, tą mieszaniną torfu zasypujemy tego wrzosa. O, bardzo dobrze, że jest kora sosnowa też obłożona, ona nam będzie trzymała wilgoć, jednocześnie będzie zakwaszała i takie będzie tworzyła troszkę naturalne stanowisko, bo wam trzeba wiedzieć, że wrzosy właśnie rosną na skrajach lasów, tak, tam gdzie są właśnie dużo jest igliwia i przede wszystkim piachu. Czy ktoś widział, żeby ktoś w te wrzosy podlewał? Nie. I one tam sobie bardzo dobrze rosną. Także pamiętajcie przy uprawie, żeby ich za często nie podlewać. Jeśli macie jakieś linie kroplujące, to wyłączcie to, bo będzie po wrzosie. Myślę, że po jakimś tygodniu, dwóch, po prostu one wam pogniją korzenie i będzie po wrzosach. O. I zobaczcie, fajnie się prezentuje roślinka. Coraz bardziej się do nich przekonuję. Może sobie dosadzę jeszcze 2-3. Taki zrobimy sobie kobierzec z tych wrzosów. Wiem, że macie świetne pomysły, różne konfiguracje, większe, mniejsze, różne kolory. Po prostu cała paleta tych kolorów jest wrzosów. No i jest na nie, jak mówiłem, moda. Nawet myślę, że dobrze. I teraz co? Taki wrzos, tak jak powiedziałem, no przy posadzeniu podlewamy, tak? Nie po roślince, tylko dookoła tej roślinki. O. I takie podlanie śmiało na 2 tygodnie wystarczy. Nie róbcie tam żadnego podlewania co drugi, co trzeci dzień, bo nic z tego wrzosu nie będzie. To jest absolutnie wskazane. I teraz tak, często pytacie, że to jest roślinka no jednosezonowa, że ją potem wyrzucacie, nie przechowuje się, marznie. Moi drodzy, na wiosnę trzeba ją przyciąć, mniej więcej na wysokość tutaj tych kwiatów. Około tak marca, początek kwietnia przycinamy te wrzosy i one pięknie wtedy się zagęszczą. Jeśli nie przytniecie, one po prostu pójdą do góry, następne piętro, a tutaj staną się gołe, takie nieatrakcyjne. Więc bardzo ważnym elementem pielęgnacji wrzosów są również cięcia. Cięcie szczególnie wiosenne. No i cóż, myślę, że całkiem to ładnie wygląda. Tutaj przy różyczce, przy tym właśnie hibiskusie,
Całkiem to ładnie wygląda. Może dosadzimy, zobaczymy jak się przyjmie, jak będzie w tym miejscu się czuł. Ważne jest też, żeby stanowisko było słoneczne bądź półsłoneczne. Źle znosi cień, także do cienia go absolutnie nie sadźcie. Najlepiej jak jest miejsce słoneczne, może być przewiewne, to nie szkodzi. No i zobaczcie jak to wygląda, efekt końcowy. Na pewno nagram filmik w marcu, jak go przycinamy. Także będziecie zapoznani, także jak to przyciąć. No i zobaczycie jak przezimował. Czy warto sadzić, czy nie warto sadzić. Jeśli macie pytania, zadawajcie je, na wszystkie odpowiem. Dziękuję osobom, które aktywnie uczestniczą na grupie Sobota na działce na Facebooku. Wspieramy się, wyjaśniamy sobie. Ostatnio było o hortensjach. Wrzucajcie swoje pomysły, wrzucajcie swoje posty. Na pewno będziemy sobie pomagać. Pozdrawiam Was, cześć.